Witajcie w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego Top Agrar Polska. Jak widzicie, wegetacja jest rozbuchana, rzepaki kwitną. No i niestety, zwolennicy i fani moich różowych kaloszy dzisiaj ich nie zobaczą. Ale zamiast za to jest różowy sweterek. Ale żarty na bok, kochani. Kwitnienie rzepaku to bardzo newralgiczna faza dla tej rośliny. Dlatego w dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jak chronić go przed szkodnikami, przed chorobami, a także porozmawiamy sobie o nieco kontrowersyjnym dodatku azotu w zabiegu na płatę. Zapraszam serdecznie. Zrobiło się bardzo ciepło, popadało, a więc są super warunki dla rozwoju chorób. Ale zanim o chorobach, najpierw o szkodnikach. Teraz dla rzepaku bardzo szkodliwy, niebezpieczny jest chowacz podobnik, a także prysztarek kapustnik, który już się zaczął pojawiać. Popularnie, zwyczajowo nazywany przez Was muchą. Uważajcie na temperatury. Pamiętajcie, piretroidy wymagają temperatur poniżej 20 stopni Celsjusza. Przy zabiegu zwróćcie oczywiście też uwagę na progi szkodliwości. Pojawił się także słodyszek. Nie przejmujcie się za bardzo. Jeśli rzepak kwitnie, nie powinien on już wyrządzać większych szkód. Bardziej szkodliwy był niebezpieczny w fazie pąkowania rzepaku. Taka pogoda sprzyja rozwojowi chorób. Zabieg fungicydowy w okresie kwitnienia rzepaku wykonuje się w momencie, kiedy zaczynają opadać pierwsze płatki kwiatowe. Pamiętajcie, w tej fazie tak zwany zabieg na płatek ma ogromne znaczenie. Chronicie bowiem rzepak nie tylko przed zgnilizną twardzikową, ale także przed czernią krzyżowych czy szarą pleśnią. W tej fazie możecie wykorzystać do zabiegu mnóstwo fungicydów z grupy triazoli, z grupy strobiluryn czy z grupy najnowszej karboksyamidów, tak zwanej SDHI. W jednym z maili nasz prenumerator zapytał mnie, czy warto dodać azot w zabiegu na płatek. Odpowiem trochę przewrotnie. I tak, i nie. Z jednej strony rozumiem Wasze obawy o bardzo wrażliwe w tej fazie płatki kwiatów rzepaku. Z drugiej strony jednak pamiętajcie, że rzepak to fenomenalna roślina, potrafi wiele znieść. Ważne jest, aby ten zabieg tylko i wyłącznie planować na takich łanach, które rokują wysokie plony. Po drugie, wtedy kiedy jest odpowiednia wilgotność gleby, a także rośliny są nieprzyrzedzone, łan jest wyrównany, a na dodatek nieporażony przez choroby. Tylko wtedy ma to jakikolwiek sens. Czy w tym roku bym to poleciła? No niestety, większość rzepaków nie rokuje, ale tam, gdzie chociażby jest cień szansy na wysokie plony, warto dodać 10 do 15 kg azotu w formie mocznika bądź też RSM-u właśnie do zabiegu na płatek. Możecie przy sprzyjających warunkach uzyskać niekiedy nawet do 300 kg więcej nasion. A więc czy warto? Warto, ale tak jak powiedziałam, nie zawsze. Dlatego zróbcie to z rozwagą i przemyślcie najpierw za i przeciw. To wszystko w tym odcinku Pogotowia Polowego Top Agrar Polska. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, dzwońcie, piszcie. Pamiętajcie jednak, że najwięcej informacji fachowych znajdziecie w naszym miesięczniku Top Agrar Polska. Zachęcam do lektury i prenumeraty. A tymczasem do zobaczenia już niedługo na łamach Top Agraru i wirtualnym świecie. Żegnajcie!